Chyba zeszłałem w gacie. Gdzie? Dobrze, że jesteś. Słuchaj, przyjrzałam się tym koszarom. I kiepsko to wygląda. W sensie, że przydałby się remont? W sensie, to prawdziwa twierdza. Wysokie mury, strzeżona brama, w środku pełno ludzi. Nie przekradniemy się do środka, na siłę też nie ma co iść, bo Menge może uciec. To co sugerujesz? Weź te kajdanki i skuj mnie. Trish, to chyba nie czas na takie zabawy, ani miejsce. Może cię zaskoczę, ale kajdanki nie służą tylko do zabawy. Pomyśl, jeśli przyprowadzisz łowcom plugawą Triss Merigold, nie dość, że otworzą bramę, to może jeszcze zaproszą cię na dywanik do Mengego. Nie ma mowy, to zbyt duże ryzyko. Tu chodzi o Jaskra i Ciri, więc nie ma czegoś takiego jak zbyt duże ryzyko. Triss, zastanów się. Naprawdę chcesz z własnej woli wejść do jaskini lwa i do tego związana? Tak. Nie mogę na to pozwolić. Miło mi, że się o mnie martwisz, ale podjęłam już decyzję i jej nie zmienię. No dobrze, załóżmy, że łykną przynętę. Co dalej? Chodzimy, przystawiam Mengemu miecz do gardła i pytam, gdzie Jaskier? To może nie zadziałać. Menge jest gnidą, ale jedno trzeba mu przyznać. Śmierci się nie boi. Zawsze mnie to irytowało w fanatykach. No nic, w takim razie musimy go wziąć podstępem. Jakieś sugestie? Powiedz może, że masz informacje o Loży. Albo jeszcze lepiej, o samej Filipie. On jej nienawidzi. Coś wymyślisz. Najpierw chcę ci podziękować. Daj spokój. Na moim miejscu każdy by... Nie każdy. Wystarczy. Czarodziejce rumieńce nie przystoją. A co ze skarbem? Jak się czegoś dowiemy, to dobrze, a jak nie... Myślałem, że potrzebujesz pieniędzy od Dijkstry, żeby pomóc czarodziejom. To prawda, ale złoto można zdobyć na wiele sposobów. To nie jest teraz najważniejsze. Ciągle mam złe przeczucie, ale trudno. Chodźmy. Geralt, pamiętaj, że potrafię o siebie zadbać. O czym ty mówisz? Łowcy nie będą się ze mną obchodzić jak z damą, ale ja to wytrzymam. Mogę trochę pocierpieć. Ciri jest najważniejsza, więc cokolwiek by się działo, po prostu rób swoje. Nie mogę ci tego obiecać. A jednak cię o to proszę, dobrze? Dobrze. Czego chcesz? Przyszedłem po nagrodę. Niby za co? Za czarownicę. Nie widzisz, kogo wam przyprowadziłem? To Triss Merigold. Merigold? To wchodź. No proszę. Triss Merigold, przerzuciłeś się z utopców na czarodziejki? Więcej za nie płacą. Bo i więcej szkodzą. Utopiec co najwyżej rybaka w łydki pokąsa, a one... mordują królów, spiskują, wywołują wojny. I mleko przez nas krowom kwaśnieje. A! Żarty się skończyły, Merigold, raz na zawsze. Do lochów z nią! Wolnego. Oddam ją Mengemu i nikomu innemu.
Myślisz, że my nie wiemy, co z czarownicą zrobić? Puszczaj, sukinsynu! Plugawy język nie pasuje do takiej pięknej twarzyczki. Trzeba będzie go wyrwać! Tak, wiecie, co zrobić z czarownicą, jak się już wam jakąś przyprowadzi. Co to niby ma znaczyć? Że marni z was łowcy, skoro musi was wyręczać wiedźmin. Słuchaj no, mutancie! Odkąd weszliśmy do miasta, puściliśmy z dymem setkę czarodziejów, alchemików, doplerów i reszty tego ścierwa. Więc nie pouczaj nas, jak mamy wykonywać robotę, dobra? Chyba jednak mógłbym udzielić wam paru rad, bo poza Marigold wytropiłem też Filipę Eilhart. Dorwę cię za to, ty... Zamknij pysk, ruda kurwo! A ty mów, gdzie ona jest! Mówiłem chyba wyraźnie, będę gadał tylko z Mengen. Ale Mengen nie gada z takimi jak ty. No to przekażcie mu pozdrowienia ode mnie i mojej przyjaciółki Marigold. Dobra, bierz ją i chodź za mną, ale nie odchodź na krok. W wiecznym płomieniu nasze grzechy No, tu się rozdzielamy. Ty idziesz gadać z Mengem, a Marigold do sali obok. Nie oddam jej, póki nie dostanę... Nie ty tu stawiasz warunki. Derk, wiesz co robić. Nic nie powiem. Ani tobie, ani jemu. Zgrywasz hardą, co? Czekaj. Wyrwę ci paznokcie, to inaczej zaśpiewasz. Jak sobie chcecie. Chodź, wiedźmo. Jak zobaczysz, jakie czary-mary można zrobić zwykłymi obcęgami, to się zdziwisz. Miałeś nikogo nie wpuszczać. Chyba, że ma informacje dotyczące Filipy Eilhart, a wiedźmin twierdzi, że ma. Każdy może to powiedzieć. Zacznijmy od wskazującego, albo lepiej serdecznego. Tu sobie sroczka kaszkę ważyła. Ale nie każdy przyprowadza nam Triss Marigold. Właśnie słyszę. Zaraz do niej pójdę, ale najpierw sobie porozmawiamy. Siadaj. Napij się, wiedźminie. Cidaryjskie. Rocznik 1261. Rok rzezi Cintry. Nie wyrywaj się. Tu sroczka ogonek sobie sparzyła. Kurt, zobacz, czemu pani Marigold tak krzyczy. Może czegoś jej potrzeba. Gorącego żelaza na przykład. Skoro już jesteśmy w temacie metali. Kubek jest ze srebra. Rozumiem, że chciałeś sprawdzić, czy nie jestem doplerem. O, profesjonalista. Od razu widać, z kim mam do czynienia. Ostrożności nigdy za wiele. Zdziwiłbyś się, ilu moich rozmówców zmieniło się w cuchnącą galaretę, kiedy chwytali za ten kubek. Przecież noszę na plecach srebrny miecz. To niczego nie dowodzi. Dopplery potrafią zmieniać swoje ciało w materiał, który przypomina srebro w wyglądzie i w dotyku. Ale nim nie jest. Widzę, że w sprawie dopplerów jesteś ekspertem.
kto jak kto, ale Wiedźmin powinien wiedzieć, że warto znać swojego wroga. Temu dała, bo poprosił? Temu zaś, bo wodę nosił. No, przejdźmy do rzeczy. Za Marigold wypłacę ci podwójną nagrodę. Czemu zawdzięczam tę szczodrość? No przecież wydajesz mi swoją kochankę. Należy ci się dodatek za straty emocjonalne. Widzę, że jesteś dobrze poinformowany. Więc musisz też wiedzieć, że to Triss zdradziła pierwsza. Pogrywała mną na polecenie Loży. No to dostała za swoje. Bądź dzielna, to już ostatni palec i bierzemy się za drugą rączkę. Temu na miseczkę. Daj! Ugryzła mnie, suka! To załóżmy jej obroże. Zdwijmy ryby, to ją uspokoi. Zaskoczyłeś mnie, Geralt. Może się jeszcze dogadamy. Podobno wiesz coś na temat Filipy, ale zgaduję, że nie podzielisz się tą wiedzą za darmo. Czego chcesz w zamian? Szukam skarbu, który do niedawna był w posiadaniu niejakiego Ziggiego Roivena. No proszę. Widzę, że pracujesz nie tylko dla Wiecznego Ognia, ale i dla przestępców. Pracuję dla tych, którzy mi płacą. Jak zwykła kurwa. Mniej więcej, tylko wachlarz usług nieco inny. Gdzie jest skarb? W Kowirskim banku. I nie dostaniesz go ani ty, ani Roivern. Myślałem, że chcesz kupić informacje o Filipie. Tak, ale nie za wszelką cenę. No dobrze. W takim razie uwolnij Jaskra. Najpierw wypytujesz mnie o pieniądze kryminalisty. Teraz chcesz, żebym wypuścił na wolność świętokradcę i degenerata. A miałem cię za człowieka, cóż, istotę o pewnej moralności. Nie jestem z twojej bajki, to prawda, ale nie musimy się przecież ze sobą zgadzać, żeby ubić interes. Wcale nie musimy ubijać interesu. Mogę cię po prostu zmusić, żebyś powiedział, co wiesz o Filipie. Wątpię. Szczerze wątpię. A ja jestem człowiekiem wielkiej wiary. Straż! Do mnie! Nie dajesz mi wyboru. Już chyba wszyscy. Mało brakowało. Co się stało? Myślałam, że Menga połknął haczyk. Połknął, do czasu, kiedy spytałem o skarb. Geralt przecież...
Przecież mówiliśmy, że... Zresztą mniejsza z tym. Może chociaż znajdziemy jakieś papiery, w których jest wzmianka o Jaskrze. Przeszukam go, a ty się tu rozejrzyj. Zacznij od biurka. Znalazłaś coś? W kieszeni ma tylko klucz do drzwi. Weź go. Zapaskiem nic, ale... Czekaj. Coś jest w podszewce. No i? Kluczyk do sejfu. Masz. Przekaż Dijkstrze z pozdrowieniami. Ja z kolei znalazłem list do Mengego. Od kogoś ważnego. Chyba szpiega. Szpiega? Sama zobacz. Skrzynki kontaktowe, sygnały... Rzeczywiście. Śmierdzi wywiadem na kilometr. Może ten agent wie coś o Jaskrze? Stawiam, że tak. Tylko jak go dorwać? List mówi, jak zaaranżować spotkanie, ale ani słowa, gdzie ma się odbyć. Może Dijkstra nam pomoże. On wie wszystko. Wszystko? Chyba trochę przesadzasz. Nie jestem pewna. Kluczyk do sejfu, ale bez adresu. Nie wiem, czy Dijkstra się tym zadowoli. Cóż, może chociaż jego zbiry nie połamią nam nóg za niewywiązanie się z umowy. Słowem, szklanka jest do połowy pełna? Mam nadzieję, że jest w niej coś mocnego. Dobra, nic tu więcej nie znajdziemy. Zbierajmy się. Chętnie. Tylko może nie przez główne wejście. Tu się rozdzielmy, ale najpierw trzeba puścić tę budę z dymem. Racja. Zostawiliśmy tu za dużo śladów. Tak. A poza tym muszę się wyładować. Słuchaj, jest jeszcze jedna rzecz, o której bym chciała z tobą porozmawiać, ale nie tu i na pewno nie teraz. Przyjdź do mnie, jak będziesz mógł. A teraz... Teraz już stąd chodźmy. Powinno wystarczyć. Zbieram się stąd. I ty powinieneś zrobić to samo. Ale nie przez teleport. Bywaj, Triss.